Szczęść Boże, witam Was serdecznie. Czas Wielkiego Postu płynie nieubłaganie i zbliżamy się do Triduum Paschalnego. Wiem, że więcej z Was wtedy będzie w domu przed ekranami niż tu z nami w Kościele. Rozumiem, że to jest trudne i dla Was, i dla nas też. Zacząłem więc się zastanawiać, co można by zrobić, by ten czas Triduum Paschalnego podczas modlitwy przed ekranem przeżyć trochę bardziej. I tym właśnie chciałbym się z Wami podzielić. Z tych sugestii mogą skorzystać wszyscy, ale szczególnie zachęcam do tego liturgiczną służbę ołtarza. Zacznijmy więc od początku. Msza Wieczerzy Pańskiej. Tego dnia, zanim będziemy się modlić przed naszymi ekranami, można przygotować sobie mały ołtarz. Będzie on nam przypominał o tym, że tego dnia, w Wielki Czwartek, Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Przyda nam się biała serweta lub mały biały obrus. Krzyż może być z zestawu kolędowego. Świece lub jedna świeca. Chleb. I nasz ołtarzyk jest gotowy. Kto jest ministrantem, można użyć czegoś jeszcze. Podczas liturgii Wielkiego Czwartku na chwała na wysokości Bogu słychać wszystkie dzwonki, czyli to, co ministranci lubią najbardziej. I można też takim dzwonkiem dzwonić, ale lepiej wcześniej spytać domowników, czy ten dzwonek nie będzie im przeszkadzał. Liturgia na cześć Męki Pańskiej. Liturgia, podczas liturgii Wielkiego Piątku na początku na ołtarzu nie ma obrusa, więc możemy zostawić sobie naszą serwetę na inny dzień. Zachęcam, by mieć ze sobą krzyż. Tych krzyży może być tyle, ilu jest członków rodziny w domu. Podczas liturgii Wielkiego Piątku jest adoracja krzyża. To taki szczególny moment, kiedy patrzymy na krzyż i oddajemy mu cześć. I wtedy ten, który jest ministrantem, może każdy taki krzyż osobie z rodziny dać na czas modlitwy. Wigilia Paschalna, Wielką Noc. Liturgia Wigilii Paschalnej składa się z czterech części. I nasze rzeczy możemy właśnie do nich dobrać. Przyda nam się nasza serweta, czy też obrus. I teraz tak. Pierwsza część liturgii to jest liturgia światła. Jezus jest światłem. Można wziąć naszą świecę. Potem jest liturgia słowa. Możemy wziąć Pismo Święte. Jeśli się otwiera, tak możemy je rozłożyć. Potem jest liturgia chrzcielna. Możemy wziąć wodę święconą. I jest także liturgia eucharystyczna. Możemy tu na środku też położyć obrazek z Panem Jezusem. O, może być tak. Świecę. Ten, kto jest ministrantem, może oczywiście wykorzystać też dzwonek podczas chwała na wysokości Bogu. Ale oczywiście pytając innych domowników. Tym właśnie, siostry i bracia, chciałem się z Wami podzielić. Oczywiście są to propozycje, co można zrobić, żeby czas Triduum Paschalnego w domu przeżyć trochę lepiej. Ten, kto jest ministrantem czy lektorem, pamiętajcie, żeby o wszystko spytać rodziców. Czy zgadzają się na to, by w taki sposób wzbogacić ten czas modlitwy? I też, jakie są możliwości? Kto z liturgicznej służby ołtarza chce, może też wtedy ubrać swoją komrzę czy też albę. Czemu by nie? Dziękuję Wam wszystkim serdecznie. Życzę Wam błogosławieństwa Bożego na tą Wielkanoc. Szczęść Boże.